Cześć wszystkim. Mamy Sylwester, 31 grudnia. To jest chyba dobry moment, żeby podsumować ten rok i pomyśleć sobie, co można zaplanować na kolejny rok. Wiem, że ostatnio wypuszczałem mało materiałów, no ale było mało czasu. W związku z tym też nie za dużo tutaj w garażu działałem. I dzisiaj też jakoś z tymi pracami nie jestem ostro do przodu. Dlatego pomyślałem sobie, że mogę Wam nieco opowiedzieć, co tam się planuje na przyszły rok. A przy okazji tak sobie pomyślałem, no bo oczywiście też będę robił moją jawę. Dlatego mogłem z niej spuścić olej. Chciałem teraz wyciągać silnik, ale jest już późno, nie chcę mi się dzisiaj tego robić. To pomyślałem, że spuszczę olej sobie z tego silnika teraz i zobaczę w ogóle jak on wygląda. I mam na uwadze też to, mam na myśli to, że ten olej wymieniałem ostatnio w 2019 roku, czyli ma już ponad 2 lata, a prawie że 3. Na dodatek w zeszłym roku, nie, 2 lata temu, w 2021 roku było tego oleju trochę za mało w tym silniku i dolewałem wtedy taki zwykły olej mieszankowy do 2 suwa, więc sobie zobaczymy po spuszczeniu tego oleju, jak on wygląda. Czy nie siedzą tam żadne opiły. Pewnie jest czarny i śmierdzący, no ale zaraz się okaże. A jeszcze kolejna sprawa. Kiedyś montowałem tutaj śrubę spustu oleju razem z magnesem. I przy okazji sprawdzimy sobie, czy na tej śrubie się osadziły, czy są tam jakieś opiłki przy tym magnesie. No bo jeśli są opiłki, to w sumie to oznacza aż 2 rzeczy. Po pierwsze, że ten magnes działa i rzeczywiście wyłapuje te zanieczyszczenia z oleju. A druga sprawa, to oznacza, że niestety, ale no jest tam jakieś zużycie, na tyle duże, że te opiły tam są i krążą. A że ten silnik ma kiepską filtrację oleju, no to po prostu te opiły pływają i tyle. Tam jest taka w sumie tylko siateczka. Żeby się do tej siateczki dostać, to trzeba i tak ściągnąć całą pokrywę oleju. Znaczy pokrywę od sprzęgła, co ja gadam, pokrywę oleju. W tej jawie już wyciągnąłem akumulator na zimę. Nie ma akumulatora. Przyniosłem akumulator, też nie wiem za bardzo w jakim on jest kondycji. W sumie nie, w kondycji to może jest nawet całkiem niezły, ale nie wiem jak jest naładowany. No to skopa się odpali zaraz, to cudo. Dobra, jakoś się to trzyma. Spróbujemy. O, coś się świeci. Wstyd się przyznać, miałem w tym roku rozpocząć sezon tą jawą, albo nawet innymi sprzętami. Ale ani nie rozpocząłem sezonu, ani nawet w ogóle tej jawy w tym roku nie uruchomiłem. W sumie nie, jest jeszcze stary rok. W ostatni dzień starego roku jeszcze ją uruchomię. Zobaczymy w ogóle, czy pójdzie z rozrusznika. O, co jest? O, chyba nie. No to próbujemy na kopa. Zapomniałem jeszcze jakiś kranik. A jest ciągle na rezerwie. Dobra. Chciałem jeszcze odpalić tę jawę, żeby trochę rozgrzać silnik, co by ten olej łatwiej spłynął. Dobra, co ja mam odpalać, jak w zbiorniku nawet paliwa nie ma. Myślałem, że jeszcze trochę tam zostało, nawet chciałem spuszczać jeszcze to paliwo, żeby się przez zimę nie zestarzało. A tutaj nawet nie ma czego spuszczać. W sumie nawet jak trochę tego oleju zostanie w tym silniku, to aż tak bardzo mi to nie przeszkadza, bo i tak silnik pójdzie w drobny mak. Dzisiaj chciałem też ten silnik zrzucić, ale nie będę go zrzucał, bo chcę w sumie o tym zrobić osobny film, jak ten silnik rozkręcić, jakie planuję tam modyfikacje. I chcę też Wam pokazać, jakie małe modyfikacje już są przy tym silniku. Poziom oleju na dzień dzisiejszy powinien być gdzieś na tej części takiej zaiksowanej. Jest na samym czubku. Czyli wychodzi na to, że nawet teraz, jak już kiedyś ten olej był dolewany, to teraz też jest go trochę za mało. Odkręciłem korek spustów od oleju. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ale teraz przygotowałem sobie słoik. Chciałem Wam teraz pokazać, jak sobie ładnie ścieka stary olej. A jakie moje zdziwienie, bo już, no zobaczcie, no już wszystko ściekło. To jest wszystko, co było w tym silniku. Nie, no nie wiem, o co chodzi za bardzo. Aż mi się nie chce wierzyć, żeby tam była tylko taka naparstka oleju. Przecież ten silnik do samego końca on normalnie działał.
Korek oleju wygląda tak, może trochę pod światło. Tutaj na tym tle będzie chyba trochę lepiej. I zauważcie, że no trochę tych opiłów zebrał. Czyli jednak taki korek coś tam daje, że takie rzeczy potem nie pływają w tym oleju. Z drugiej strony też nie jest tak tego dużo. To może być jakiś plus, że ten silnik nie jest jeszcze jakiś taki zajechany. Tylko pytanie, co z resztą oleju? Czy on tam jeszcze siedzi? Ale pytanie, moje pytanie, jakim cudem by tam siedział, skoro ja tutaj nawet odkręciłem bagnet, żeby było odpowietrzanie, żeby ten olej tam ściekł cały. A tutaj nic, no tylko ile tego ściekło? Na te resztki nawet nie patrzcie, bo tam trochę jeszcze było starego oleju, bo tutaj jest taki słoik do spuszczania od różnych silników olejów, więc to pewnie jest jakiś jeszcze lux 10 po motorynkach. Słyszałem historię, że te silniki pracowały normalnie, jak miały tylko tam nawet 200-300 ml oleju, nawet niecała szklanka wystarczy, żeby ten silnik normalnie pracował. No ale coś takiego to w życiu bym nie powiedział. Czyli co? Wychodzi na to, że Jawa pracowała do końca, ale bez oleju. Mi się nie chce wierzyć, możliwe, że ten olej taki stary, bo tam jeszcze zostało sporo w środku, w postaci jakichś osadów czy coś takiego. A tym się akurat za bardzo nie przyjmuję, ponieważ i tak wszystko będzie rozebrane w drobny mak. Wszystko, każda część co do śrubki. Jakie są główne zamierzenia, moje zamierzenia odnośnie tego silnika? Najważniejsza rzecz to porównać sobie wały. Bo może niektórzy z Was wiedzą, pamiętają, który to był rok. To była końcówka 20 roku, dwa lata temu. Dwa lata temu gdzieś właśnie w okresie tym świąt nowego roku zamówiłem sobie na eBayu i przyszedł do mnie aż ze Stanów Zjednoczonych taki oto wał korbowy i to jest oryginalny wał korbowy z Hondy, model chyba C70 i przynajmniej w teorii taki wał on ma pasować idealnie do tych chińskich silników 139 FMB. To jest wał od Hondy w wersji 12V, bo były też Hondy w wersji 6V. Chodzi o instalację elektryczną 6 albo 12V. I niby te wały z Hond z instalacjami 12V, one niby pasowały idealnie. Tak, były takie same jak te wały, które są w Chińczykach. No a w Jawie jest oczywiście silnik chiński. To nie jest żaden Japończyk, to jest tylko, jak to się pięknie opisuje przy sprzedaży, na aukcjach, przy ofertach, że to jest silnik na licencji Hondy. I ja nie wiem, jak to wygląda na poziomie tych licencji, ale wiem, że to nie jest wyrób Hondy. To jest tak naprawdę w rzeczywistości po prostu chińska podróba japońskiego silnika. No to dobra, wiemy już co z tą Jawą. Silnik muszę wyciągnąć i będę go sobie rozbierał na drobne śrubki. Sprawdzę, czy pasuje ten wał, a jeśli pasuje wał, no to będziemy lecieć dalej z tematem i na pewno ten wał w tym silniku zagości. Szczegóły odnośnie Jawy już niedługo, jak się nią zajmę na tak porządnie, jak trzeba. Ale do tego czasu muszę sobie tutaj posprzątać, żeby sobie zrobić miejsce, żeby nie pogubić żadnych części. W tym roku udało się złożyć kilka silników. Udało się nawet złożyć jedną zieloną motorynkę. Może pamiętacie, a jeśli nie, to zachęcam do obejrzenia filmów z tamtą motorynką. Większych sprzętów niestety nie udało się odpalić, ale wszystko do swojego czasu. Już sezon coraz bliżej, także myślę, że w przyszłym 2023 roku na pewno się to uda. Nie chcę teraz gdybać, nie chcę gadać, tylko trzeba się wziąć do pracy. Natomiast co na pewno zostało z takich rzeczy na pierwszy ogień, to na pewno muszę skończyć dwa silniki. Silnik 0,25 i silnik 0,23. Ja już też nagrywałem filmy z rozmontowywania tych silników, jak to wygląda w środku. One są prawie że na ukończeniu, ale muszę je... I one są na ostatniej prostej. Muszę je skończyć, odpalić, zobaczyć, czy działają. Udało się też złożyć silnik 0,25 po taniości, silnik 0,25 po jakości, że tak powiem. Miał być niby lepszy i wyszedł rzeczywiście fajny. Tam była dosyć ciekawa sprawa, no bo z tego co pamiętam, miał być wał po regeneracji, natomiast jak się okazało w praktyce, regeneracja tego wału była na naprawdę słabym poziomie. Niestety jeszcze na Zameta Sporta przyjdzie chwilę poczekać. Tutaj czeka moja motorynka na ten nowy, uszportowiony silnik. Natomiast sam silnik czeka sobie tutaj, jest cały w częściach, ale też sobie
Tak, w międzyczasie kolekcjonowałem części w dobrym stanie, żeby ten silnik był złożony naprawdę fajnie. Zdradzę Wam tylko tyle na dzisiaj, że tam, gdzie trzeba było pospawać ten silnik, to został pospawany tak, żeby no, był po prostu w dobrym stanie. Nie chcę mi się składać. Ja wiem, że te elementy, te kartery głównie, one były troszkę tam dziabnięte, one tam trochę były uszkodzone, ale też potem stwierdziłem, że nie chcę mi się składać tego silnika tak po łebkach, żeby tylko był jak najtaniej, tylko jednak niech to będzie jakaś jakość, a niech on przedstawia z sobą jakąś jakość oprócz tej mocy, bo oczywiście wiadomo, że ten silnik zamiast sport ma być troszkę usportowiony, dlatego chcę, żeby był trochę mocniejszy, ale oprócz tego, żeby miał tą moc, to chciałbym też, żeby po prostu był poskładany prawidłowo, poprawnie i na częściach dobrej jakości, a nie jakichś tam takich, które się nadają na złom. Został jeszcze 0,19 do poskładania. No i najważniejsza kwestia na dzisiaj, czyli ta motorynka czerwona, którą zacząłem rozmontowywać, która do mnie przyjechała w lipcu. Miała ode mnie odjechać już we wrześniu, ale zauważcie, że tak się jakoś dziwnie u mnie te plany potoczyły, że mamy tak właściwie to już styczeń i to następnego roku, a motorynka ciągle u mnie jest. No i teraz trzeba ją po prostu skończyć, przyjechać się, zobaczyć, jak to wszystko pracuje. I dopiero wtedy będę powiedzieć, że jest skończona. Nie będę dłużej przynudzał. Jeśli chodzi o plany, to planów jest dużo. Nie chcę mi się też za dużo gadać, bo zauważcie, że dużo można gadać, ale potem się okazuje w praktyce, że niekoniecznie wszystko z tego wychodzi. Dlatego zamiast gadać, to ja tak powoli się zabieram do roboty, ale z drugiej strony wiecie jak jest. Sezon dopiero gdzieś jak się zacznie, powiedzmy marzec, kwiecień. I jeszcze chwila przestoju będzie. Teraz zamierzam skończyć te silniki, skończyć tę motorynkę, także mi się wydaje, że jeszcze parę filmów w najbliższym czasie wpadnie, ale na razie nie wiem, czy one będą jeszcze zbyt regularnie, natomiast jak się zacznie sezon, no to zamierzam ruszyć pełną parą, bo tak się do tego przymierzam, ale też chciałbym ruszyć coś lepiej w tym całym temacie. Na pewno sobie złożę swoją jawę, tak żebym miał jakiś taki środek transportu dla siebie wokół komina. Czasami trzeba gdzieś dojechać niedaleko, jakichś dłuższych tras nie robić. No to taki motorower w dobrym stanie jest jak najbardziej na plus, bo to nie dość, że niedużo pali, to jeszcze jak jest zadbany i jak wszystko w nim normalnie działa, normalnie pracuje, no to tylko lać i jeździć. To może być największy plus tych motorowerków w dzisiejszych czasach, no bo nie muszę nikomu mówić, że ceny na stacjach paliw niestety nie napawają do jakichś tam dłuższych wypadów, tym bardziej jeśli jedzie się jakimś samochodem albo motocyklem, który akurat ma apetyt na paliwo, bo się może okazać, że takie jeżdżenie, takie podróże będą sporo kosztować. Ale wiadomo, że jak ktoś chce przejechać, to i tak się na paliwo zawsze parę groszy znajdzie. No to co mam więcej mówić? Dziękuję Wam za tegoroczne uczestnictwo na moim kanale. Dziękuję wszystkim osobom, które zaobserwowały mój kanał. Dziękuję za wszystkie komentarze, wyświetlenia, subskrypcje. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dobiliśmy do 1000 subskrypcji. Naprawdę bardzo dziękuję. I również zachęcam w tym momencie, daj lajka, jeśli chcesz, żeby ten kanał się rozwijał, żebym szedł dalej ze swoimi pracami. No bo, no wiecie, świat się nie kończy na motorynkach. Jest jeszcze dużo sprzętów, które sam chciałbym odpalić, które chciałbym przeserwisować albo je odnowić. Chciałem też zrobić swoje sprzęty, także wszystko tutaj, co mam w garażu, śmigało. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Daj suba, daj subskrypcję, kliknij dzwoneczek, tak żebyś miał powiadomienie o najnowszym filmie. Bo czasami się zdarza, że wypuszczę, akurat tak się zdarzy, że wypuszczę jakiś film o takiej niezapowiedzianej porze. No i fajnie by było, gdyby dostał powiadomienie, że jest nowy film, że można coś fajnego obejrzeć. Dziękuję za komentarze, dużo konstruktywnej opinii, można się wymienić dużo swoimi doświadczeniami, opiniami na temat różnych pojazdów, różnych sposobów napraw i na wszelakie tematy. Czekam też chętnie na sugestie dotyczące filmów. Może wpadniecie na jakiś fajny pomysł, co się nagra przy okazji jakiś nowy film, no bo trochę sprzętów się u mnie przewija, więc dlaczego nie? Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Niech spełnią się Wasze motoryzacyjne życzenia i te nie tylko motoryzacyjne. Także do zobaczenia niedługo.
jak teraz to oglądacie, mamy już nowy rok. Także życzmy sobie wszyscy nawzajem dobrego roku. No i do zobaczyska kiedyś tam. Cześć.